Dziś 1 czerwca, najważniejsze święto dzieci. Z tej okazji odwiedziliśmy Malucha, sklep z zabawkami, który prosperuje w Pszczynie od ponad 30 lat. Pani Katarzyna Nowakowska opowiedziała nam o jego początkach i o tym, jak zmieniał się rynek zabawek od lat 90. Tak, prawdę mówiąc, sklep istnieje 31 lat od października, 1 października 1990 roku. No ja pracowałam w szkole, prawdę mówiąc. 2 lata w Piasku w szkole w podstawowej, a potem jeszcze pracowałam w szkole do 90 roku w 18 w Pszczynie. No i tak się zbiegło, że te lokale to były od moich dziadków. Kamienica, lokale, tam była piekarnia i kiedyś dawniej, przed wojną, dziadkowie mieli piekarnię i tu, w sklepie obok, był sklep, gdzie sprzedawali to pieczywo, które piekli. No ale po wojnie wiadomo, że wszystko zostało... Zmieniło się. Zabrane, że tak powiem, nie? No i w latach 90. Można było odzyskać te lokale. No ja byłam na urlopie wychowawczym i zastanawiałam się, czy wracać do szkoły, czy spróbować czegoś innego. No i spróbowaliśmy otworzyć sklep, ale to był sklep z artykułami dziecięcymi, głównie z odzieżą dla niemowląt, głównie. No i tak powoli sami żeśmy robili meble, teść robił właśnie z mężem meble. Na pierwszy towar, który jechaliśmy do Łodzi, musieliśmy pożyczyć pieniądze, bo to skąd to wszystko trzeba było wziąć, to nie było rady. No i tak powolutku się asortyment powiększał. Tak jak wszędzie zresztą, jak w każdym sklepie. Na początku lat 90. schodziło wszystko, ale potem już ten rynek się też powolutku zmieniał. No, z powolutku się zmieniał. Nawet przez 10 lat miałam szwalnię. Nie chciało mi się do Łodzi jeździć i mówię, otwieram szwalnię, będę miała wszystko na miejscu. Też to z latami się zaczęło wypalać. No i tak trzeba było się zdecydować, co chyba w 2009 zrezygnowałam już w ogóle z tej szwalni i zdecydowałam się, że no najprościej, no to po prostu i na mniejszy problem, no to zabawki są, nie? I ostałam się tylko przy tych zabawkach, nie? No i że firmowe, bo to przynajmniej bezpieczne dla dzieci, sama mam 3 dzieci, także też to był... Też wolę im kupić porządną zabawkę niż jakąś taką, powiedzmy, no nieciekawą, nie? No i miała pani pod ręką testerów najważniejszych. Tak, oczywiście i testerzy byli, także 3 dzieci, także też tu często i gęsto przebywały w sklepie. No, także taka historia, no i ostało się na zabawkach. No a jak klienci przyjęli te zmiany? No, dlatego się sklep zmieniał ze względu na potrzeby klientów, bo to wiadomo, że chiński towar zaczął się powoli nie sprzedawać. Bo zaczynaliśmy, no taki był towar, ciężko było, te wszystkie firmowe zabawki były bardzo, bardzo drogie i dla takiego przeciętnego klienta, no właśnie nieosiągalne. Lego w owych czasach w stosunku do zarobków było bardzo drogie. No, ale z czasem tyle klientów się pytało o to, o tamto, no i też zaczęliśmy przywozić, nie? I kiedyś braliśmy przez, że tak powiem, pośredników, no a teraz to już mamy na szczęście bezpośrednio. Bezpośrednim jesteśmy takim, no powiedzmy, bierzemy prosto z Lego. Mm-hmm. A nie zauważyła pani takiego odejścia klientów właśnie po tych czasach, kiedy zaczęły się otwierać supermarkety, w których wiadomo jest wszystko ogromne działy oczywiście. Z zabawkami, w drogeriach można kupić. Tak, oczywiście, to chyba każdy zauważył, każdy, kto ma sklep. Zresztą widać po Pszczynie, ile sklepów zaczynało w Pszczynie, powiedzmy o podobnej branży jak moja, a ile z nas zostało, zostałam tylko ja. Czyli no niestety rynek się tak wykruszył. Rynek się bardzo wykruszył, no ja mam tą luksusową sytuację, że jestem u siebie i sama pracuję. Także jeżeli ktoś rzeczywiście wynajmował lokal, tudzież zatrudniał pracowników, no to jest ciężko na rynku. To rzeczywiście jest ciężko. To nie dziwię się, że te sklepy się pozamykały. Autentycznie się nie dziwię. No ale rzeczywiście to internet zrobi swoje i markety zrobiły swoje. Dlatego właśnie no, tak można prowadzić działalność, tak jak ja prowadzę, że jestem u siebie, a jeżeli ktoś tam wynajmuje, to, no, to albo ceny ma bardzo wysokie, albo no, ciężko związać koniec z końcem. Tak pracuję na granicy chyba opłacalności. No. Jeżeli chodzi o asortyment, o zabawki kiedyś, jak już pani wprowadziła po ciuszkach no, te zabawki, czyli ten chyba najbardziej atrakcyjny dla dzieci towar,
to co wtedy było? Co się wtedy sprzedawało? Jakie były zabawki wtedy modne? Ja pamiętam bączka, gumę do skakania. Ale to jest do dzisiaj. Mhm. To są rzeczy, może dlatego, że ja już jestem, że tak powiem, no, wiekowa, więc gumę do skakania sama skakałam, więc w gumę, więc musi być obowiązkowo na sklepie. No bączki, no standardowo te, co były 30 lat temu, są również i dzisiaj, bo ta firma akurat istnieje do dzisiaj i cały czas biorę z tej samej firmy. No, z waderem też żeśmy na początku handlowali i to dzisiaj mamy. I to były też zabawki takie, które już teraz mniej się sprzedają, ale bardzo dobre gatunkowo i kiedyś to był rzeczywiście hit. Teraz zabawki się troszeczkę zminimalizowały. Więcej się sprzedaje mniejszych zabawek, nie tych takich dużych, ogromnych, które zajmują dużo miejsca. Tylko tych zabawek właśnie takich mniejszych, żeby tyle miejsca w domu nie zajmowało. Jednak dużo społeczeństwa mieszka w blokach i te, powiedzmy, te mieszkania nie są z gumy, więc więc ta zabawka raczej, żeby była mniejsza, żeby nie była taka ogromna. A miała pani Tamagotchi? Oczywiście, że miałam Tamagotchi, nawet miałam takie oryginalne Tamagotchi, które pamiętam kosztowało ho, 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 masę kasy, już teraz nie pamiętam, ale w porównaniu z tym chińskim to był skok niesamowity, a też się sprzedawało mimo ceny. Dzień dziecka zbliża się wielkimi krokami. No i co pani przeżywa na te kilka dni przed tym dniem dziecka? Jest tutaj zatrzęsienie, ludzie sobie przypominają, szukają sklepu, myślą sobie, ale no przecież był tutaj, od zawsze jest taki sklep Maluch, to tam pójdę kupić. To znaczy, ja tu jeszcze spotykam się z czymś takim, że przychodzą tutaj panie, które tu kupowały odzież dziecięcą, niemowlęcą, dziecięcą i przychodzą po pewnym czasie, jak to? I tu nie ma już odzieży żadnej, nie ma pani ciuszków dla dzieci, bo po takiej przerwie przyszły i są zaskoczone. Niemożliwe. Kto wybiera towar czy prezent, jak do pani przychodzi? Wybiera dziecko teraz, czy jednak rodzic spróbuje zmanipulować, narzucić? A no to jest różnie. Jest różnie. Czasami jest tak, do czego nie jestem zwolennikiem, no ale to już jest sprawa rodziców, że dziecko na przykład przychodzi ze swoją skarbonką i chce coś kupić i jest nastawione na, że akurat to mu się podoba i co chce kupić. No, a są tacy rodzice, co tego nie możesz kupić. Tego ci nie wolno. No, ale poniekąd wychodzę z założenia, to on zbierał te pieniążki i zbierał na to te pieniążki. No dlaczego to dziecko tej przyjemności odmawiać, skoro to są jego pieniądze? No, tak zdarza się, ale to raczej rzadko. Raczej rodzice teraz są coraz bardziej tacy ugodowi. I co dziecko wybierze, to raczej przytakują, że okej. Okay. No, chyba, że jest cena astronomiczna jakaś i muszą się do tego nie wiadomo ile dołożyć. No to wtedy może być problem. Nie zamierza się pani rozstać na razie z tym miejscem? Z tym miejscem? No póki co jeszcze będę jakiś czas. No nie wiem, może syn może przejmie później, no nie wiem, zobaczymy. No bo szkoda, bo ten sklep już 31 lat już jednak jakąś tradycję ma. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że masę sklepów się też zamknęło. A nie wszystko na już dostanie się z internetu, na już. Dzieci chodzą na urodziny, same mają urodziny, są same coś kupić, nie przez internet, chcą to zobaczyć. Smutno by było, jakby takie sklepy poznikały tutaj z przyczyny i powiedzmy byłyby same galerie handlowe, czy powiedzmy jakieś takie supermarkety. No jakby nie było, my jesteśmy polskimi sklepami, co też jest dla rynku bardzo ważne, bardzo ważne. Żeby wspierać. Rynek lokalny. Oczywiście, lokalny handel. No, my tu płacimy podatki, także no, jest to bardzo ważne, żeby jednak handel istniał tutaj. No, a tutaj powoli część sklepów się już zamyka, no, także tutaj Piastowska też pustoszeje czasami, tam się lokale zmieniają non-stop, także no. Ale Maluch jest i będzie prawdopodobnie. No na razie jest, zobaczymy, nie? No szkoda by było, naprawdę. A co ja będę w domu robić? Będę się nudzić.